Siemano, witam wszystkich. Słuchajcie, lecimy z kolejnymi testami baterii LiFePO 4 i tym razem na 100 wjechała bateria LiFePO 4 12,8V 100 Ah, pojemność 1280 Wh. Tutaj mamy Go KWH i ta bateria jest ostatnim elementem, żeby zacząć mój najnowszy projekt, czyli rozbudowa magazynu energii. Tutaj mam trzy baterie i brakowało mi, słuchajcie, czwartej baterii do tego. Bo w moim magazynie jest tak. Jedna bateria, która ma 51,2 V. Później mamy 8 baterii, czyli 4 pary spięte po 25,6, co dalej nam daje 51,2 V 100 Ah. I teraz będzie 4 baterie. Raz, dwa, trzy, cztery. Spięte też szeregowo. I co nam daje, jak spniemy te baterie szeregowo? 51,2 V, 100 Ah. Także będzie teścik. Czy będzie potrzebny balanser do pracy tego zestawu, czy nie będzie potrzebny balanser do pracy tego zestawu? Jak do tej pory baterie 25 spięte w szeregu, no już ze 3 miesiące to się kręci. I nie ma potrzeby przy ustawieniu baterii 51 V i 54,4 V. Dobra, słuchajcie. Ładowarka przygotowana. Ładowanie będzie się odbywało z powerbanka, bo akurat było trochę słońca, to się naładował. A powerbank jest ładowany z tamtego panela. Kiedyś panel ogarniał prądy w basenie, teraz sobie stoi. To niech sobie stoi. I używam sobie go dalej. Także zapinam ładowarkę. Plus minus zapięty. Czyli zapinamy mu stronę AC. Ładowarka będzie ładować do 14,6 V 20 A. Także 0,2C. I jak się naładuje, to wyciągam przetwornicę i później to będę przez przetwornicę, oczywiście w atomie, ten co zawsze, nawet kropkę mam zaznaczoną. Przez przetwornicę i przez tutaj ładowarkę będę zrzucał z tej baterii energię na magazyn po prostu. Bo co? Paralki nie będę pchał, niech sobie idzie do magazynu. Jeśli z tego magazynu ładuje, to do tego magazynu, znaczy może inaczej, ładuję z powerbanka, później będę rozładowywał do niskonapięciowego magazynu, a później będę ładował, słuchajcie, bo w tym jest więcej, o. Z wysokonapięciowego magazynu będę ładował. No i rozładuję później z powrotem do niskonapięciowego, bo z rozładowaniem mam tylko praktycznie taką opcję, a przez ładowarkę do do 58,4 V. Także leci. 13,1 przyjechało, 13,3 już pokazuje. Przeważnie takie baterie przyjeżdżają na 60% naładowane. To może, o, słuchajcie, może jeszcze na szybko, bo atomierz założę, to zobaczymy ile dobiło. Atomierz dopięty, także światło, nic nie widać oczywiście jak zwykle. I tak, 301 W pokazuje na atomierzu, 310 pokazuje na powerbanku, także nawet, powiem Wam, nie ma dużej rozbieżności, ale to zawsze te układy pomiarowe, to Trzeba brać duży margines błędu, dlatego ja używam jednego wattomierza, który ma jakiś tam swój błąd, ale zawsze jest ten błąd na wszystkie pomiary robiony i to jest najważniejsze. Jakbym to robił różnymi wattomierzami, to jeden byłby do przodu, drugi do tyłu 5%, no i by głupoty wyszły. A tak ciągnę jednym i tym samym, póki się nie zepsuje i w miarę wszystko jak na razie wychodzi równo tak, jak ma wychodzić. Dobra, ładuję się. Ja przygotowuję stanowisko i lecimy z tematem, testem dalej. No tak, dla potwierdzenia jeszcze, tak teraz popatrzyłem. Ja mam rozpiskę, także jak widzicie 60% jest 13,1 V. A ja mam, ja te filmy robię na spontanie całe życie i pewnie połowę rzeczy zapominam. Na bieżąco, wszystko leci. Dobra, niech się ładuje. Trzyma. 13,5 V, no i jednak powerbanka braknie.
9%, on do 5% się rozłącza. W tym momencie jest, no, pół kilowatogodziny zostało wpakowane w baterię, także resztę już trzeba będzie lecieć na bateriach, ale tych. Dobra, lecimy dalej. No i powerbank odmówił współpracy, także reszta leci na drugim banku. Ciągniemy nawet więcej, bo jeszcze coś tam w domu leci w ogóle, także 1,25 kW. No tutaj już też szału za bardzo nie ma, dzisiaj i tak 8 kWh, a wyciągnięte 7,8, coś tam chyba jeszcze było. Dobra, lecimy dalej, ile tu już? 13,6, także jeszcze chwilę to potrwa. Dobra, poszło pod kolor, podkolek, dioda zielona, tu już zaczyna spadać, 14 V, także się wyrównuje, czyli co, przetwornica i lecimy w drugą stronę. Sprzęt gotowy, także bateria, przetwornica, wattomierz, przetwornica z powrotem i magazyn tak naprawdę. I tak słuchajcie, przeważnie jak jest, widzę na filmach, każdy jak podłącza przetwornicę albo coś, to wierci nam iskrzenie. Ja mam prosty temat, z jakiegoś auta wyciągnięta, po prostu tam chyba z Audi, z lampy. Dwa przewody i za każdym razem, czy plusa czy minusa, nieważne, zamykam obwód. Tutaj się żarówka tylko zajarzy, naładują się kondensatory w tych sprzętach. Później złączamy bez żadnych trzasków, także jest o wiele bezpieczniej i żywotniej po prostu dla tych kondensatorów, czy czego tam jest, żeby takiego strzała po prostu nie dostawały, nie? Także lecimy, słuchajcie, przetwornicę włączam. I dalej temat, 12 V na 230, 230 na rejle 51. Przetworzenie w przetworzenie. Tutaj powinno to pójść szybciej, bo tutaj leci już prawie 600 W. Moment, niech się tutaj nabujnie. 500. No, 550 W leci. Tak powinno być, bo już nie pamiętam, powiem z tego wszystkiego. Chyba tak, tyle ma przetwornica. Bo to jest 10 A, tak, 584 W. Czyli leci sobie, no, około 2 godziny, chyba ponad 2 godziny, bo normalnie powinno wyjść ile? 1900, 1100, aha, po prostu jest 200 A, tam 200 A, tutaj mamy także około 1147, 73, no zobaczymy, co wyjdzie nam z tego gagatka. Lecimy, a później będzie też ładowanie, ile poszło na ładowanie, także w każdą stronę. No i leci końcóweczka, 10,8 V, 10,7, a tutaj mamy 1106 W, także do odcięcia, jak zawsze. I tyle, wiszczy, wyłączamy, stryk, 1100, już normalnie źle widać. 1119 W, także zapisuję ten wynik i już na noc nie chcę ładować, bo to ładowanie potrwa ile? Coś 6 godzin pewnie, bo tutaj mam 100 A, 10 A, nie 20, 5 godzin potrwa. Nie ma sensu w nocy tego ładować, także jutro ładowanie i zobaczymy, ile weszło. No i będziecie widzieć dalej tą różnicę pomiędzy ile trzeba wsadzić, a ile można tej energii odzyskać. Dobra, to do jutra. No i ładowanie leci sobie elegancko. Już bliżej końca, 13,5 V. Ale już w baterię poszło 1380 W. Także różnica się zaczyna robić spora. Niestety 12 V. To 12 V. I naładowano do pełna. Także poszło nam na to, co tu nie widzę oczywiście, 1503 W.
Co tam, majsterko? Znowu kombinujesz, co? To jesteś normalnie u buziara. Buziara jakich mało. I tak, finał, finałów. A, może tak, zacznij od tego. Napis zapisany jest. Także kolejne lata na pewno będą. Bo nie widzę innej możliwości w końcu LiFePO 4. Także mamy tutaj 1119 watogodzin. Jak widzicie, do poprzedników o tej samej pojemności. Na jednym poziomie, bo to są takie niuanse odnośnie temperatury i trochę szybciej, trochę później. To są głupoty naprawdę. I tak naprawdę jak 10% będzie różnicy, no to wtedy już można coś z tego gdybać. Na razie świeże baterie i zobaczymy, jak to wyjdzie. Tutaj przelicznik, także tak, tak procentowo, żeby to jako tako jeszcze w miarę wyglądało. I słuchajcie, rozładowanie to jest 1119, ładowanie 1503, czyli różnica jest 384 watogodziny, co nam daje 25% różnicy. Czyli jak naładujemy 100%, to odzyskamy z tego 75% przy takim teście, jak jest u mnie. Większe obciążenie na pewno, będą większe straty, mniejsze obciążenie, mniejsze, to jak to właśnie się średnio liczy, te 20-30%. Niestety 12V ma swoje prawa i nic tu nie wymyśli za dużo, dlatego idziemy w tematy przynajmniej 50V, tak jak tutaj jest, no tutaj u mnie jest, tak jak mówię, pomiędzy 51 a 54. O, i przy okazji, bo to był stary jeszcze układ, tak będą wyglądać te cztery baterie wpięte tutaj w cały układzik. Tylko że tutaj był układ, że doszło najpierw jeszcze dwie baterie i będzie razem tutaj tego wszystkiego 30 kWh. No zobaczymy, co z tego wyjdzie. Tam jestem ciekaw, będę dawał Wam temat na bieżąco. I tyle. Jakby Was interesowała taka bateryjka, to w opisie standardowo wszystkie linki, zniżki i wszystko, co jest w temacie. Także ja się biorę za kolejne testy, kolejne... Powiem Wam, już nie wiem, za co się mam brać, bo się tego nazbierało, ale dobrze, że tego całego złomu jest tu tyle, bo w zimie będzie właśnie co sprawdzać. Będzie sobie sprawdzać, czy się tutaj rozjeżdża, czy się te na górze rozjeżdżają, te na dole, jak działa wysokonapięciowy magazyn energii, jak to wszystko sobie lata wtedy, kiedy właśnie nie ma słońca, nie ma całej reszty i zobaczymy. Dobra, szczęścia, zdrowia, pomyślności, ja lecę z tematem dalej, trzymajcie się ciepło, cześć!